Witamy Was w ostatniej, czwartej części naszych spotkań. Będzie to taka część podsumowująca. Sobie szybko przypomnimy, czego dowiedzieliście się w poprzednich odcinkach, a także zaprezentujemy Wam muzykę. Tym razem to będzie już nasza muzyka. Większość muzyków, zwłaszcza jazzmenów, to także kompozytorzy. I nie inaczej jest z nami. Zarówno Przemek, jak i ja komponujemy własne utwory. I za chwilkę każdy po jednym Wam przedstawi. Ale zanim to nastąpi, tak jak powiedziałem, krótka powtórka z tych informacji, które się dowiedzieliśmy. To co, zacznę może od wibrafonu. Tak jak powiedziałem, mój instrument to wibrafon. Jest to instrument perkusyjny, bo się w niego uderza. Perkusyjny melodyczny, bo można zagrać na nim każdą melodię. Nie jest instrumentem starym, mimo że ma 100 lat. Teraz przypomnimy sobie szybciutko, czego dowiedzieliście się o gitarach. Na tę audycję przywiozłem do Was trzy rodzaje gitar. To gitara akustyczna, na której wykonałem większość utworów podczas tych prezentacji. Jest to gitara klasyczna, która ma bardzo charakterystyczne to, że jej struny są nylonowe. Oraz ulubiona przez wszystkich gitara elektryczna, która do tego, żeby zabrzmiała porządnie, potrzebuje wzmacniacza i kolumny. Po tym krótkim przypomnieniu bardzo chciałbym Was zaprosić do wysłuchania pierwszego utworu podczas tego odcinka. Jest to utwór Amerykańska jesień, jest to moja kompozycja. Zapraszam.
W drugiej części naszych spotkań mówiliśmy, czym jest zespół muzyczny, w naszym wypadku czym jest duo, czyli dwóch instrumentalistów grających jednocześnie. Mówiliśmy także o elementach muzyki, takich jak po pierwsze był to rytm, po drugie melodia, a trzeci element to harmonia. Nasze instrumenty, mimo że są harmoniczne, ponieważ możemy na nich zagrać akordy, ja czterema pałeczkami umiem zagrać czterodźwiękowy akord, Przemek na sześciu strunach umie nawet sześciodźwiękowy akord zagrać, ale jednocześnie nasze instrumenty mogą pełnić funkcję melodyczną, zagrać po prostu melodię, a także rytmiczną. I dzielimy się tymi funkcjami w trakcie utworów. Teraz przypomnimy sobie, o czym mówił Bartek w trzecim odcinku, mianowicie mówił o improwizacji. Wspominał o tym, że improwizacja to jest tworzenie muzyki w czasie rzeczywistym, komponowanie melodii w trakcie trwania utworu. Porównywaliśmy też improwizację do tańca. Podczas tańca bardzo często po prostu tańczymy tak, jak nas emocje i muzyka poniosą. W jazzie jest podobnie w improwizacji. Jeśli wiemy, jakich dźwięków możemy użyć, wtedy słuchając muzyki, która dzieje się dookoła nas, tworzymy nowe melodie interesujące i czarujemy wszystkich słuchaczy dookoła. I teraz krótko przypomnimy sobie, czym jest standard jazzowy. Mówiliśmy, że jest to melodia, do której jazzmeni po prostu lubią improwizować. Ta melodia może pochodzić z filmów, z musicali, z oper, może to być też melodia wymyślona przez innego jazzmena. Natomiast ważne jest to, aby nie był to utwór nowy. To znaczy, nie można napisać standardu jazzowego. Utwór standardem jazzowym się dopiero może stać, jeśli po latach można powiedzieć, że przetrwa tę próbę czasu, jak powiedział Przemek. To znaczy wciąż będzie chętnie wykonywana, będzie zyskiwała coraz to nowe interpretacje, będzie nagrywana na płytach, wykonywana na koncertach, w różnych składach instrumentalnych. Jeśli po tylu latach wciąż będzie znana, rozpoznawana, będziemy mogli wtedy o niej powiedzieć, że ten utwór jest standardem jazzowym. My dzisiaj nie będziemy grać standardów jazzowych, będziemy grać nasze własne kompozycje. Przed chwilą Przemek przeniósł was, zabrał was właściwie w daleką podróż aż do Ameryki utworem Amerykańska jesień, a ja pozostanę w dużo bliższych klimatach, śląskich nawet można powiedzieć, zabiorę was do podziemi, do górniczych kopalni utworem, który nazwałem The Miner, czyli po prostu górnik. Jestem ciekawy, jak wasza wyobraźnia teraz zadziała i gdzie was przeniesie. Posłuchajcie. Thank you.
Powiedzmy sobie jeszcze słówko o tym, czym jest jazz dzisiaj. Jazz w XXI wieku. Na przestrzeni 100 lat, ponad 100 lat istnienia tego gatunku, jazz bardzo się zmieniał, a właściwie nie tyle zmieniał się, co zyskiwał coraz to nowe twarze. Praktycznie co dekadę jazzmeni lubią nas zaskakiwać nowymi pomysłami, nowymi stylistykami, dlatego zyskaliśmy wiele różnych stylów i takich podgatunków jazzu, takich jak Dixieland, swing, bebop, hardbop, fusion, free jazz. To wszystko są podgatunki jazzu, jednak tylko nieliczne, bo jest ich dużo, dużo więcej. Dziś wciąż się gra tak, jak grało się 100 lat temu. Istnieją zespoły takie chociażby jak nowoorleański zespół, który gra muzykę Dixielandu z początku zeszłego wieku. Jednak wciąż się gra, wciąż powstają nowe podgatunki i w tej chwili trudno je wszystkie porównać i mówić o nich ogólnie, bo tak bardzo od siebie się różnią i właściwie jedynym elementem, który został wspólny, to ten element improwizacji. Kochani, bardzo Wam dziękujemy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was. Było nam bardzo miło spotykać się z Wami w trakcie tej naszej 4-odcinkowej muzycznej podróży. Grał dla Was Przemysław Hanaj na gitarach i Bartek Pieszka na wibrafonie. Dziękujemy bardzo Katowice Miasto Ogrodów za zaproszenie. A Wy grajcie, uczcie się grać na instrumentach, śpiewajcie. Pamiętajcie, że muzyka to piękna przygoda. Do zobaczenia.